Upłynęło te parę lat, ale pamiętamy, jak to było w tym czasie. Poza parafią Miszewicką, gdzie była konfrateria robotnicza, to tu od pierwszych dni na szklanych domach w duszpasterstwie hutników było całe centrum kontaktów między, ze strajkującymi na kombinacie. Chcemy chleba i wolności! Chcemy chleba i wolności! Przecież tu się gromadzili wszyscy korespondenci zagraniczni. Myśmy ich przerzucali na kombinat. Albo jak nie można było ich przerzucić, to braliśmy ich aparaty, żeby zrobić jakieś zdjęcia tam z tego. Ale też tutaj przychodziły głównie do cystersów, do tego budującego się kościoła. Przychodzili przecież wszyscy hutnicy, ich rodziny głównie po informacje. Nie tylko, bo po wsparcie i finansowe, i materialne. Myśmy gromadzili, ludzie przynosili przeróżne rzeczy, ogórki kiszone, jakieś, prawda, konserwy. Ale z Warszawy z pieniędzmi przyjechał też Zbyszek Romaszewski, a tu Rokita go wspomagał też, także to było połączenie sił warszawsko-krakowskich. To była jedna z bardzo poważnych akcji. Wypłata ekwiwalentu za stracone dniówki hutników. To była ogromna akcja prowadzona w czasie strajku. Oraz pieniądze za kolegia, bo kolegia trzeba było zapłacić tak kary. Jest. Natomiast my wtedy przyjechaliśmy ponad 20 adwokatów z Krakowa na czele z Rozmarynowiczem. My to społecznie wszyscy żeśmy udzielali pomocy prawnej oczywiście. Ta twoja pomoc to była nie od dzisiaj, ale wtedy się ona nasiliła, prawda? Tak, no bo przecież przez cały stan wojenny krakowscy adwokaci, podobnie jak i w Polsce, bronili społecznie wielu oskarżonych, w tym przywódców strajku z Huty oczywiście. Praca, działalność parafii została w tym czasie jak gdyby sparaliżowana, bo inna misja była wtedy kościoła cystersów krakowskich, którzy przecież 800 lat temu odkryli sól w Bochni, a teraz pomagali, żeby zwyciężyła wolność. I tu był ten parasol kościoła. Ochraniał nas. W Nowej Hucie działał bardzo prężnie pan Witold Michalik. Stworzył jakby cały krąg na obszarze Huty ludzi związanych z fotografią. Wtedy Kraków, a Nowa Huta to były jakby jeszcze dwa różne miasta. Ale ja pamiętam, jak jeździłem na lotnisko Czyżyńskie na początku lat 70. Na pasie startowym była jakaś defilada strażaków z drabinami, pięknie, tak pod kątem 45 stopni ustawionych. I wszystko z jakichś takich chaszczy się wyłaniało, dlatego że to lotnisko już było opuszczone od kilku lat i po prostu takie powstały ugory dzikie. To ziemia była dość żyzna. Więc przyroda szybko jakby zabliźniała te ślady i tylko ten betonowy pas został. Zresztą sam z wyboru zamieszkałem na Czyżynach. Tam, gdzie kiedyś fotografowałem właśnie tych strażaków, to powstał blok, w którym mieszkam do dziś. Новой Хуты, а в кармане нет валюты. Но я счастлив, я богатый, ведь вокруг меня друзья. Да, я чувствую, как дома, и полиция знакома. Нас в подвальчике накрыло, депортации грозя. В казино нас не пустили, извинения попросили. Без вечернего костюма нефиг делать в казино. Но одеколон дешевый, на стриптиз здесь не пошел я, по карману мне доступней порнография в кино. Пока еще в душе моей свеча не догорела, мне горести и беды нипочем. Скрыть
мешку резинов. Я брожу по магазинам, ананасы в сотни тысяч. Ой-ой. Прошу, пан, презерватив. Пока еще в душе моей свеча не догорела, мне горести и беды нипочем. А друзья мои по свету разлетелись, кто зачем, кто куда, а со мною остались метели и прожитые года. Ведь друзья мои по свету разлетелись, кто зачем, кто куда, а со мною остались метели и прожитые года. Жизнь прожгли до половины, а у кого-то вышел срок. Время катится в спешке невинно. Дай нам, Господи, веры глоток, дай нам, Господи, правды и света, нашим близким здоровья и лет. Ну а мы в этой пьесе роли отыграем за 30 монет. Там друзья будут все когда-то, там нету земной суеты. Без мундиров генералы и солдаты хрустальные разводят мосты.